Dzień dobry, Katarzyna. Witaj. Dzisiaj przychodzimy z ważnym filmem. Bardzo ważnym filmem, słuchajcie, kochani. Od czwartku, a właściwie od dzisiaj jestem oficjalną właścicielką Bobka, Bobusia. Rok i 7 miesięcy to jest psina kundelek. Ze schroniska. Ze schroniska, tak. Dokładnie. Kiedy Bobuś przyjeżdża? Bobuś przyjeżdża w czwartek o godzinie po 14. Go odbieramy. Czyli jeszcze 2 dni. Tak, ale słuchajcie, 2 dni są po prostu tak, bo my jutro z Amelią, z mamą, z całą rodziną będziemy relacjonować wydarzenie. Słuchajcie, konferencja naukowa, to jest coś więzi. Więc... Ja ubłagałam po prostu, bo już chcieli dzisiaj, żebyśmy go odebrali, ale ubłagałam, żeby w czwartek. No tak. Na to, że będziemy mieli... Jutro intensywny dzień. Jutro, słuchajcie, dziękujemy Wam za wszystkie zapisy na konferencję. Jest ponad 200 osób. O matko. Więc będziemy jutro relacjonować we 3 dziewczyny po prostu. Materiał dla nas wszystkich. Dokładnie. I na pewno jakiś filmik, jak nie jutro nagramy, to nagramy w przyszłym tygodniu, żeby tak zrelacjonować. No na pewno będą filmiki, bo będziemy nagrywać. Mamy Dokładnie. Nagrywać po prostu z tej relacji. No ale wracając do naszego Bobusia, bo on będzie domownik. Słuchajcie, dokładnie. Pierwszą rzecz, którą... Wyprawka dla psa. Wyprawka dla psa, tak. Pierwsza rzecz to są woreczki na psie obchody. Dokładnie. Dlatego, że będziemy jeździć z Bobusiem i robić różne materiały i będziemy go trenować, więc takie woreczki muszę mieć w plecaku, tak jak dla Rebona muszę mieć pieluchę. Dokładnie. Nie kupiłyśmy opakowania, bo opakowanie było strasznie duże i uznałyśmy, że sam woreczek starczy, bo po prostu jest mniejszy i zawsze można nam z kieszeni kurtki wepchnąć. Więc to jest... Pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz. Kolejna rzecz, słuchajcie... Bardzo ważna po konsultacji z behawiorystą panem Markiem jest karma. Karma psia Bread Chicken. Kilogramowa. Dlaczego kilogramowa, a nie większa? Dlatego, że musimy zobaczyć, czy Bobuś będzie ją w ogóle jadł. Więc myślę, że to będzie taki dobry początek. Tutaj mamy, słuchajcie, smakołyki. Tak. Do tresury. Dokładnie, bo trzeba Bobka trochę przeszkolić. Trochę tak, ale zobaczymy, czy on już nie jest przeszkolony, bo słuchajcie, jak byliśmy w schronisku, to w ogóle się nie bał chodzika kół, a jak poszłam z nim na spacer, jak wrócił, sunął łapę, znaczy pokazał łapę, że ma mama się sunąć z ławki, że to jest moje miejsce. I położył mi mordę na kolanach. Co jeszcze u Bobka? Z obserwacji behawiorysty pana Marka. Słuchajcie, jest dość uległy. Zobaczymy jak dalej. Słuchajcie, kolejną rzeczą, którą mamy, to jest szarpaczka. I to będzie się... Taka do brzydzenia, do zabawy, do przeciągania. Tak, do tak właśnie, do takiego właśnie przyciągania. Kolejną rzeczą, którą to też jest taka psia zabawka, to jest tak zwana piłeczka. No i jeszcze mamy, słuchajcie, włochate legowisko. Tak. W pokoju. To wstawimy na koniec zdjęcie pewnie. Tak, wstawimy na zdjęcie, to jest piłeczka. No i ostatnia rzecz. I chyba najważniejsza, albo jedna z ważniejszych. Najważniejsza. A, no i jeszcze obroża przeciwkleszczowa. Tak. I przeciwkelna już jest u nas, ale nie rozpakowałam jej, dlatego że w schronisku mi ją założą. Więc nie pokażę Wam jej, ale firma Forest, więc jak się orientujecie, no to Forest. A tutaj jest smycz i obroża. Dokładnie. Przyszedł jeszcze... tutaj... Przyszła towarzyszka. Także będziemy mieli figę, Mańka i Bobusia. Dokładnie. Ale Bobuś jest mój. No tak. Więc będzie wesoło. Ze schroniska, słuchajcie, jak będziemy jechać, to dam ich na takie wojsko. Wpuścimy psy. Najpierw Bobusia, a później Mańka. Dlaczego nie w domu? Dlatego, żeby one się poznały na neutralnym.
Tak, bo tutaj Maniek po prostu już może myśleć, że to jest jego, więc może być różnie, więc bezpiecznie jest. Więc tak. bezpiecznie zrobimy zapoznanie na boisku. Tak. Mhm. Więc super. Myślę, że czeka nas bardzo alternatywna, że tak powiem, zmiana. Mhm. Będzie to towarzysz do końca życia. Mhm. Oczywiście Rebornik zostaje, bo będziemy realizować materiały, mhm. ale z Bobusiem będzie też. Dokładnie. Mam nadzieję, że Bobuś będzie mi pilnował trochę Reborna. No tak. Ale oczywiście chcę z nim spędzać jak najwięcej czasu. Mhm. Mhm. Więc dokładnie. Zobaczymy, jak będzie. A kochani, Was zaproszę już na wydarzenie RetoTargi 2022. Ukazała się właśnie najnowsza publikacja, także cały czas pracujemy. Mm-hmm. Tempo mamy ogromne, bo byłam w Poznaniu w niedzielę, mm-hmm. a już jest publikacja. Więc zobaczcie, jak to wszystko idzie, jak to wszystko się zmienia. Dokładnie. To co, pozdrawiamy, pozdrawiamy, my jedziemy załatwiać jakieś dalsze sprawy tak. ważne i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!